Hej tu Dora! Sawadika! Sawadika! Nie wiem, czy wiesz, że 35 milionów ludzi co roku odwiedza Tajlandię. Jeśli nie chcesz być jedną z tych osób, które popełniają podstawowe błędy w przygotowaniu się do wyjazdu do Tajlandii, to oglądaj to wideo do samego końca. Jeszcze raz, tu Mati i Dora. Jesteśmy w podróży, więc dzisiejszy vlog będzie odpowiedni, bo właśnie w dzisiejszym filmie chcemy poruszyć temat dobrego przygotowania się do wyjazdu do Tajlandii. Jest to bardzo ważna sprawa, bo trzeba do tego się po prostu dobrze przygotować, żeby nie popełnić jakichś głupich błędów podczas podróży, żeby głupio nie wypaść w Tajlandii, żeby nie robić rzeczy... jakiegoś popa takiego międzynarodowego. Dokładnie, żeby nie robić rzeczy, które są tam niedozwolone, bo są takie rzeczy tak. I są to takie... Albo źle widziane. Tak, a na przykład w naszym kraju jest to z tym wszystko ok, a tam nie, więc trzeba naprawdę dobrze się przygotować, żeby wypaść dobrze i żeby nasz cały wyjazd wypadł dobrze do Tajlandii. Tak, bo tam są bardzo duże różnice kulturowe, wiadomo, to jest Azja, tu jest Europa, więc niektóre rzeczy są kompletnie na opak. Jeśli jesteś po raz pierwszy na tym kanale, to pamiętaj o subskrypcji w tym momencie, naciśnij czerwony przycisk, łapkę w górę i zaczynamy tego vloga. My, kiedy pierwszy raz wybieraliśmy się do Tajlandii, nie byliśmy zbytnio dobrze przygotowani do tego wyjazdu. Nie znaliśmy jeszcze Tajlandii. Teraz wybieramy się już czwarty raz? Tak. Czwarty raz już. Teraz będziemy na jesień lecieć do Tajlandii, więc już coś na ten temat wiemy i dlatego właśnie... Chcemy przekazać naszą wiedzę Wam. Dokładnie. Postanowiliśmy właśnie nagrać to wideo, żebyście Wy już od razu... Żebyście się nie stresowali tak jak my za pierwszym razem. Dokładnie. Bo ja pamiętam, że Mati to tak nie, ale ja to byłam taka stresowana, że Skoro już wiemy, że Tajlandia to miejsce, które na pewno warto odwiedzić, warto zobaczyć, ale wiemy też, że jest pełne takich pułapek turystycznych, niespodzianek, które na nas tam czyhają, to właśnie dzisiaj je omówimy, ale pierwszą rzeczą, od której zaczniemy to wideo, będą wizy. Jest to ważna sprawa w przygotowaniu się do podróży, żeby wiedzieć takie coś. Takie podstawy, czyli od czego zacząć? No trzeba do Tajlandii, trzeba zacząć od wiz. Od tego, że w ogóle ktoś w ogóle musi być świadomy, że są wizy potrzebne są, aby polecieć do Tajlandii. I jeszcze w tamtym roku, jak lecieliśmy do Tajlandii, to my załatwialiśmy swoje wizy w ambasadzie w Warszawie, ale od tego roku już, tak jak nawet teraz od właśnie, kilku miesięcy, będziemy się przygotowywać właśnie do naszego wyjazdu, do naszego wylotu w październiku pod koniec. Nasze wizy będziemy załatwiać przez internet, przez stronę internetową. Link do tej strony internetowej znajdziecie w opisie tego filmu, także pamiętajcie o tym, że jeśli lecicie powyżej 30 dni, to musicie wyrobić sobie najpierw tutaj jeszcze w Polsce wizę. Przez internet. Słuchajcie, jeszcze podsumowując te wizy, muszę coś tutaj na sam koniec dodać, bo to też nie jest tak do końca, jak tak w 100% powiedziałem, bo to mocno zależy od tego, kiedy oglądacie to wideo. Te czasy, okresy ważności tych wiz często się zmieniają i jednak chciałbym Was bardziej do tego zachęcić, żebyście sprawdzili to sobie wtedy, kiedy widzicie to wideo na stronie ambasady, a nie w 100% polegali na tych informacjach, które ja tutaj Wam podałem w wideo, z tego względu, że tak jak jeszcze raz powiedziałem, często się to zmienia i kiedyś było 30, później było 45 dni, teraz najprawdopodobniej zmienia się rząd i są jakieś tam propozycje tego, żeby te wizy były ważne przez 90 dni, więc to jest kwestia bardzo ruchoma. Dlatego jeszcze raz polecam Wam, żebyście sprawdzali sobie te daty ważności tych wiz na stronie internetowej, gdzie link do niej znajdziecie w opisie tego filmu. A jeszcze w sumie jedna ważna sprawa, którą można tutaj poruszyć przy tych wizach w Tajlandii, jest to, że możemy polecieć, my jako Polacy, przynajmniej właśnie na tą chwilę, kiedy ja teraz to nagrywam, możemy bez problemu polecieć do Tajlandii bez żadnej wizy. Dostajemy ją na lotnisku. W tym momencie akurat to jest 45 dni. I to też nie jest tak, że po tych 45 dniach musimy już opuścić kraj, bo mamy również możliwość pójścia do biura imigracyjnego, które przedłuży nam tą naszą wizę, którą dostaliśmy na lotnisku, o kolejne 30 dni. Więc w sumie możemy mieć 45 plus 30, czyli 75 dni będziemy mogli przebywać w Tajlandii. Tylko będziemy musieli udać się do biura imigracyjnego. Myśmy już tak robili, więc wiemy, że to działa i da się tak zrobić. Jeśli chcemy troszeczkę dłuższe, to wtedy możemy zrobić przez stronę internetową, jeśli chcemy ten okres wydłużyć. A jeśli lecimy na 30-45 dni i zmieścimy się na pewno w tym czasie
z powrotem do Polski, żeby wylecieć z Tajlandii, to nie musimy załatwiać żadnych wiz. Równie ważną rzeczą jak wizy jest samolot, czyli transport do Tajlandii. Dokładnie. Pamiętajcie, że warto zacząć interesować się wyborem biletów, szukaniem, znalezieniem, kupieniem biletów do Tajlandii około chociaż tych 3 miesięcy przed naszym wylotem. Jest to wtedy taki planowanym wylotem, mniej więcej. Tak. Jest to w miarę właśnie taki odpowiedni termin, gdzie te bilety są jeszcze w takich w miarę też można powiedzieć niskich cenach, bo później im bliżej do wylotu, tym te bilety zazwyczaj lubią być droższe. I warto mieć jeszcze tak mniej więcej trochę elastyczny czas wylotu, powiedzmy nie wiem, 1 grudnia, tylko żeby to był na przykład koniec listopada, 3 grudnia, bo wtedy w zależności od tygodnia, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, może się cena różnić o znacząco. Tak, bo na weekend są droższe bilety, a na przykład w środę, czy w czwartek, czy we wtorek są tańsze, więc warto sobie poszukać odpowiednio dobrze, wcześniej właśnie się do tego przygotować, poszukać, przerobić różne linie lotnicze. Szczególnie jak leci rodzina, no bo jak tam jedna osoba, to może będzie nieznacząco, ale jak już rodzina, tam 3, 4, 5 czy więcej osób, czy grupa osób, no to już później się... Wcześniej dobrze przygotować do wylotu. I teraz właśnie można oczywiście znaleźć tanie bilety gdzieś na jakichś różnych stronach, lecieć jakimiś przeróżnymi liniami, lecieć przesiadek mieć z 4 po drodze i cała ta podróż trwa około 30 godzin, na przykład, żeby wyruszyć tutaj z Polski, z lotniska i być tam w końcu gdzieś na jakimś lotnisku, czy w hotelu już w miejscu, do którego tam zmierzacie, no to może ta podróż trwać na przykład z 30 godzin. Ale można też po prostu poszukać lotów, tak jak my skupiamy się raczej, jak już lecimy rodziną, z dzieckiem, no to żeby ta podróż była w miarę jak najbezpieczniejsza i jak najkrótsza, czyli wybieramy między albo Katarem, albo Emiraty. Teraz właśnie akurat będziemy lecieć Emiratami, a wcześniej lataliśmy Katarem i tutaj średnio podróż trwa około 15-16 godzin, powiedzmy od lotniska do lotniska i około 3-4 godzin na lotnisku tym, gdzie jest przesiadka, czy to w Katarze, czy właśnie w Dubaju. Znaczy to właśnie też trzeba patrzeć, ile trwa przesiadka, bo czasami jest tak, że przesiadka może trwać 3-4 godziny, a czasami przesiadka może trwać 8-10, bo no też to mieliśmy... jest trochę problem, a szczególnie z dzieckiem. Tak, z dzieckiem, jak się czeka, lotnisku. No to naprawdę... Czas się dłuży bardzo mocno. 8 godzin to na przykład... Ale to chyba też jeszcze tylko powiem tutaj ostatnie zdanie już, to pamiętajcie też, żeby nie brać sobie takiej przesiadki, żeby trwała tylko na przykład 1 godzinę, bo możecie nie zdążyć na drugi samolot, bo też jednak trwa trochę przejście z... Przeprawa taka. Tam, gdzie wylądujecie, zanim dotrzecie na takich wielkich lotniskach, zanim dotrzecie na po prostu miejsce, z którego później będziecie znowu lecieć. Do tego gate'u swojego takiego odlotu. To może trwać nawet do 2 godzin, taka przeprawa. Bo jeszcze może warto dodać, bo nie każdy może był na lotnisku w Dubaju czy w Katarze. To są lotniska ogromne, to nie można porównać z żadnym polskim lotniskiem. To są wielkie tam z miejsca do miejsca, czasami trzeba jechać autobusem. Na przykład, właśnie, gdzie samolot ląduje na pasie startowym i wychodzimy z samolotu, wsiadamy do autobusu, to czasami jest 15 minut trzeba jechać. Tak, to teraz tak mieliśmy, lotniska. Nie? No, wracając już z Kataru, w Katarze, jak wylądowaliśmy, mieliśmy przesiadkę, no to wracaliśmy jakieś 15-20 minut samym autobusem, żeby... Z samolotu do lotniska. Tak, po samej płycie lotniska więc te lotniska są ogromne i to trzeba wziąć pod uwagę, patrząc na czas przesiadki. Czyli jest 2 godziny minimum. No, myślę, że 3 chyba. Jak ktoś pierwszy raz, to 4 to najlepiej. Kolejnym jeszcze bardzo ważnym aspektem, który trzeba wziąć pod uwagę, kiedy planujemy podróż do Tajlandii, kiedy, w jakim miesiącu chcecie się wybrać właśnie do tej Tajlandii. Bo mówimy tutaj, mam na myśli pogodę w Tajlandii. Pogoda w Tajlandii jest zmienna, tak jak w Polsce. Tak, ale zmienna jest, ale chodzi o to, że czasami jest pora sucha, czasami jest pora mokra i naprawdę w tej porze mokrej jest pięknie, nie można powiedzieć, że nie warto, ale jeśli ktoś ma do wyboru, to lepiej przyjechać w porze suchej. Dokładnie, bo w porze mokrej potrafi padać po prostu codziennie. Codziennie. Może to nie są takie dni, że pada cały dzień, ale potrafi padać codziennie, więc jak lecicie pierwszy raz do Tajlandii i polecicie i po prostu w porze mokrej, w najgorszych momentach, miesiącach, dniach, tygodniach, kiedy najwięcej leje, no i przyjedziecie i będzie codziennie lało, codziennie, a nawet może przez cały wasz pobyt będzie na okrągło lało, no to bez sensu się tam po prostu wybierać. Może być to też uciążliwe pod względem wycieczek, jeśli chcecie sobie wykupić jakąś wycieczkę, coś zobaczyć więcej niż tylko dane miejsce, do którego przyjechaliście, no to
te wycieczki po pierwsze mogą się nie odbyć, bo jeśli będą za duże fale na przykład na morzu, no to... Widzieliśmy. Na szczęście nie przeżyliśmy, ale widzieliśmy. Więc wtedy takie wycieczki po prostu przepadają, no i szkoda, bo wycieczki ogólnie to my polecamy. Piękne krajobrazy. Tak, w ogóle jechać w takie wycieczki jakieś... Łodzią, na przykład takim speedboatem. Zorganizowane takie wycieczki z przewodnikiem. Zobaczyć piękne miejsca w Tajlandii, te najpiękniejsze, to zdecydowanie wszystkim polecamy. No i właśnie fajnie, jakby było wtedy słońce. No właśnie, czyli od razu powiemy, że takie najlepsze momenty na wyjazd do Tajlandii to zaczynają się tak mniej więcej od końca listopada, bym powiedział, mniej więcej. Czyli cały grudzień. To też jest elastyczne, no bo to wiadomo. Tak, pogoda też właśnie potrafi być trochę zmienna i zaskoczyć, ale tak średnio, no to cały grudzień, cały styczeń, cały luty, cały marzec, to są takie najlepsze, najlepsze miesiące do podróży, właśnie wylecenia, czyli nasza zima, taka początek zima, tak. Wiosny, to jest jeszcze ostateczny taki termin, jakby najbezpieczniejszy na wylot tam, bo później, jeśli chodzi jeszcze o wyspy, no to tam właśnie też zależy, które wyspy, w której części Tajlandii, no to już też musicie sobie gdzieś tam poszukać w internecie, które, jak tam się ta pogoda mniej więcej zmienia, ale jakby jak polecicie mniej więcej w grudniu, styczniu, lutym, marcu, to praktycznie w całej Tajlandii będzie słonecznie i dobra pogoda. A później kwiecień, maj, to już jest bardzo gorąco. Ale bo to nawet jest wtedy jeszcze październik i listopad. Jest bardzo duża różnica między właśnie miejscami, tak? Czyli jakbyśmy byli na przykład w październiku w tamtym roku, na początku października. W okolicach Bangkoku, Pattayi, to było całkiem jeszcze spoko. Tak, ale na Phuket, Koh Samui, to tam były po prostu ulewy i małe podtopienia, tak. Także takie rzeczy, ale później pamiętajcie, że właśnie w kwiecień, maj to są najgorętsze miesiące w Tajlandii i to wtedy jest tak gorąco, że praktycznie nie idzie wytrzymać, leje się całymi dniami z całego ciebie. Ciężko jest wytrzymać takim osobom, które przyjeżdżają na przykład z Polski tam. Bezpośrednio bo tak. No, bo nie ma takiej tej klimatyzacji, co nie? Bo my nawet tam byliśmy przez 7 miesięcy już. Przyzwyczailiśmy się, to jakoś te upały przeżyliśmy. Tak, ale to i tak były wykańczające takie, no. Takie męczące, po prostu bez sensu tak coś przeżywać, bo później ktoś przyjedzie pierwszy raz i powie, nie, bo w Tajlandii się nie da wytrzymać. No, jeśli się przyjedzie w takiej porze, której się naprawdę nie da wytrzymać, to nawet Tajowie nie umieją wytrzymać, no to wtedy każdy będzie marudził i przeszkadzał ten upał, nie? Dokładnie. Czyli kwiecień, maj to są właśnie te najgorętsze miesiące. No, a właśnie później po tych najgorętszych miesiącach, po maju zaczyna się czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. To właśnie te 4 miesiące to jest taka raczej pogoda deszczowa. Także wtedy okej, jest mało ludzi, fajnie się zwiedza, fajnie się podróżuje, bo nie ma kolejek, nie ma dużo turystów, jest wtedy okej. Ale i są też oczywiście piękne, słoneczne dni i może być tak, że cały tydzień nie będzie ani razu padało, choć to raczej rzadko się zdarza. Ale raczej nam pierwszy raz nie polecamy tych miesiąców, bo tak jak dla nas to już nie robi różnicy, ale dla kogoś, kto idzie pierwszy raz, to wiadomo, na krótkie wakacje. Jeszcze z Polski to się chce tylko to słońce, więc to lepiej tych miesięcy nie wybierać. Dokładnie. Kolejnym ważnym punktem w przygotowaniu się do podróży, na przykład właśnie do Tajlandii, którą tutaj polecamy, jest wejście do nas na grupę na Telegramie. Dokładnie. Dołączcie do nas na Telegramie. Będziemy w bliskim kontakcie, będziemy mogli sobie pisać, odpowiadać, zadawać pytania, właśnie odpowiadać, pomagać sobie. Wy będziecie pytać, my będziemy odpowiadać. Ale też może wy czymś chcielibyście się pochwalić i macie dobrą znajomość i podzielić się nawet wręcz z nami jakimiś fajnymi tematami. Albo z innymi właśnie. Na grupie jest już praktycznie 200 osób, bo 196 osób. Brakuje ostatnie 4 osoby do pokonania naszego kolejnego milowego kroku w naszej grupie, w tworzeniu naszej grupy. 200 osób prawie jest już z nami, także już jest spora społeczność. Zapraszamy Cię na naszą grupę na Telegram. Także link poniżej. Dokładnie, link do naszej grupy, bezpośredni link, do którego szybciutko dołączysz, do grupy M. Majerski na Telegramie, jest w opisie tego filmu. Także zajrzyj tam. A kolejną ważną sprawą, opcją, o której musisz pamiętać, o której może musisz bardziej wiedzieć, są szczepienia. Szczepienia do Tajlandii. Chcesz powiedzieć? Szczepienia są zalecane, ale nie są obowiązkowe. To najważniejsze. Żebyś wiedział, że nie ma żadnych obowiązkowych szczepień. Nie, absolutnie. Nikt wyjeżdżając tego nie sprawdza do Tajlandii. No jakby to jest indywidualna kwestia, każdy to rozpatruje ze sprawę według swojego sumienia i uznania i swojego rozumu, jak kto tam chce. My się nie szczepiliśmy na nic.
i też wiele i żyjemy. Wiele ludzi z nami, którzy właśnie nie szczepili, więc spokojnie, nie trzeba, jeśli ktoś jest taki, kto szczepi się i w Polsce, i wiadomo, gdzieś tam przed każdą inną podróżą, to spoko. Można. Nie każdy to robi według swojego uznania, ale jeśli ktoś nie szczepi się w ogóle i na przykład teraz boi się wylecieć do Tajlandii, bo trzeba się zaszczepić, bo to absolutnie nie trzeba. Dokładnie. I na co w ogóle można się zaszczepić? No, są jakieś szczepionki, którymi można na przykład zaszczepić się zawczasu na malarię, która praktycznie też w tej Tajlandii tak do końca nie występuje. Nie wiem, czy są szczepionki na dengę nawet, ale wiem, że coś tam o dędze było w ogóle gdzieś tam wspomniane, w ogóle jeśli ktoś czytał to sobie gdzieś tam... To są po prostu tropikalne. Tak, bo to są tropikalne. Wszystko pociągnięte pod jedne choroby tropikalne, no bo to wiadomo, czy Afryka, jeszcze... czy praktycznie Azja, to są szczepienia podobne. Zalecane są podobne, tak. Tak. Jeszcze gdzieś tam na stronie takiej rządowej, czy na jakiejś takiej zaleceń po prostu do wyjazdu do naszego kraju, do Tajlandii, to chyba jest jeszcze dur brzuszny, że można się zaszczepić na dur brzuszny. Ja gdzieś nawet czytałem, że może na wściekliznę. Patrzcie w ogóle, jakie z tyłu piękne konie tutaj. Tak, no idzie do nas konik, zaraz z nami konik pogada. Patrz, idzie tutaj normalnie prosto do nas. Patrz, tu idzie więcej, tam te dwa jeszcze idą. Oni myślą, że mamy coś do jedzenia. Może. Muszę entę nawet. I korzystając jeszcze z tego, że mamy jeszcze parę sekund, to tylko chcę powiedzieć, że jak ktoś się na przykład boi w Polsce, że go pies pogryzie i szczepi się na przykład na wściekliznę, to i na przykład boi się, że tam pogryzie cię małpa, czy podrapie cię małpa jakaś. Ej! Jaki słodki! Patrzcie na to, koniki do nas przyszły. On chce podróżować z nami. Chyba tak. Także jeśli chcecie, lubicie się szczepić, chcecie się szczepić, możecie sobie coś tam powymyślać, na co się chcecie zaszczepić do tej Tajlandii i możecie się zaszczepić. Ale pamiętajcie, co najważniejsze, nic wymaganego nie ma. I na nic zalecane nie musicie się szczepić. Tylko, ale nic nie jest obowiązkowe. Patrząc na nas, my po sobie nie szczepimy się na nic. Latamy tam, lecimy tam już czwarty raz. Nikt z niczym odpukać problemów nie miał i mam nadzieję, że tak pozostanie. Na pewno. I tyle. A jeśli chodzi o szpitale, medycynę, lekarzy i dostęp właśnie do tego wszystkiego, jest wszystko, że tak powiem, na miejscu. To nie jest jakiś Zanzibar, to nie jest Afryka. To jest bardzo cywilizowany kraj, Tajlandia. Natomiast mi się wydaje, że chyba nawet na wyższym poziomie niż w Polsce. Dokładnie, czyli są bardzo dobre szpitale, bardzo dobrzy lekarze i wszystko jest na wysokim poziomie. Tylko kolejną rzeczą, o której trzeba pamiętać, i to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, którą trzeba załatwić jeszcze tutaj w Polsce przed wylotem do Tajlandii, jest wykupienie sobie ubezpieczenia. Tak, to jest bardzo bez ważna sprawa. Bez ubezpieczenia nie wyjeżdżamy za granicę nigdzie. Dokładnie, czyli no właśnie, na żadne, nawet czy to do Tajlandii, czy do Chorwacji, czy gdziekolwiek byśmy się nie chcieli ruszyć, to o ubezpieczeniu naprawdę warto pamiętać i o to zadbać i takie ubezpieczenie sobie kupić. My nigdy nie wylatujemy z kraju bez takiego ubezpieczenia. Nie kupujemy też, bo wiemy, że można kupić ubezpieczenie w jakiejś jednej firmie, w drugiej firmie, w trzeciej firmie, gdzie jest troszeczkę może taniej. Nie jest to na przykład 5,50 za dzień od osoby, tylko 5 zł. Niektórzy na tym oszczędzają. Ja bym tego nie polecał, żeby oszczędzać na ubezpieczeniu. Ostatnią już rzeczą, którą chcielibyśmy poruszyć w tym filmiku, jest waluta Tajlandii. Tajlandia posiada swoją własną walutę. Nazywa się to tajski bat. I w sumie w Tajlandii można posługiwać się tylko tą walutą, tym tajskim batem. Skąd można tą walutę pozyskać? No można pozyskać ją w kantorze. Oczywiście można pozyskać ją w kantorze polskim, ale ja zalecałbym pozyskać ją w kantorze tajskim z tego względu, tam już na miejscu, żebyście sobie ją wymienili, z tego względu, że tam po prostu są lepsze kursy. Tutaj w Polsce zazwyczaj jest ten kurs taki no nieprzyjazny dla was, żebyście sobie tutaj to wymienili, ale jeśli oczywiście chcecie mieć tam troszeczkę na start, no to oczywiście jak najbardziej można to zrobić. Pamiętajcie też, że na przykład w takim miejscu jak na lotnisku, a w centrum miasta, te kantory też tam w Tajlandii mają różne prowizje, więc na pewno o wiele korzystniejszy kurs będzie, gdy będziecie wymieniać euro lub dolary na mieście, a nie w kantorze na samym lotnisku. Ale podobno w Tajlandii, w Bangkoku, gdzieś tam na dole, na lotnisku, gdzieś jak zejdziecie po prostu na piętro niżej niż tam, gdzie wylądujecie, to podobno jest jakiś super kantor z super korzystnymi kursami i tam wszyscy polecają chodzić, żeby tam sobie wymienić chociaż przynajmniej na start jakiś, chociaż trochę tej waluty, żeby mieć tego tajskiego bata. Z tego względu też, że pamiętajcie o tym, że w Tajlandii płacenie kartami nie do końca wszędzie działa. Czyli jeśli jesteście w sumie na lotnisku lub jesteście w jakimś dużym sklepie czy w jakiejś też dużej restauracji, no to okej, to
tą kartą gdzieś tam zapłacicie. Czy właśnie w jakimś dużym sklepie, miałem na myśli galerii jakiejś takiej, tak? Jak w Polsce na przykład, tam też jest dużo takich galerii, więc gdy płacicie taką, gdy płacicie w takim sklepie w galerii, to karta zazwyczaj działa. Ale jeśli pójdziecie na jakiś markecik, czy na przykład niektóre taksówki mogą nie obsługiwać kart, więc tą gotówkę w Tajlandii trzeba mieć i jest naprawdę wiele punktów, które wręcz wymaga od ciebie gotówki. Nie przyjmują kart płatniczych Visa czy Mastercard, więc na lotnisku warto na początku, jak po przylocie, wymienić troszkę tej gotówki, tylko może nie całą sumę, którą macie przeznaczoną na wakacje, tylko gdzieś tam później na mieście znaleźć sobie jakiś fajny kantor i tam po prostu te dolary czy euro sobie zamienić. To też jest ważne, żeby wziąć ze sobą dolary lub euro, bo na przykład w kantorze złotówek w Tajlandii wam nie przyjmą, bo im są te złotówki do niczego niepotrzebne. Jest to za mało popularna waluta, żeby po prostu no tam można było ją wymienić. Czyli tutaj w Polsce musicie wymienić sobie złotówki na euro czy na dolary i z tą gotówką taką lecicie tam i te później euro i dolary wymieniacie na tajskiego bata już tam na miejscu. Także to jest takie bardzo ważne. Bankomatów w Tajlandii też jest bardzo dużo, także praktycznie na każdym rogu jest bankomat, także o to też nie trzeba się martwić. Można wypłacić pieniądze bezpośrednio z banku, tylko trzeba o tym pamiętać, że bankomaty w Tajlandii zawsze pobierają jakąś opłatę przy wypłacie. Często jest to około 200, 220, 250 do 300 batów za jedno wypłacenie środków z tego bankomatu i nieważne to jest, jaką kwotę wypłacacie. Czyli możecie wypłacać sobie na przykład 20 zł, a prowizja za wypłatę tych 20 zł będzie na przykład 25 lub 30 zł, więc takich małych kwot też na przykład nie opłaca się wypłacać. Lepiej wymienić troszeczkę wypłacić z tego bankomatu troszeczkę więcej gotówki, czyli na przykład 2000 zł i wtedy, kiedy wypłacacie taką większą kwotę, to prowizję macie też powiedzmy te 20, 25 do 30 zł, no to już jakoś to się tak rozbije na tą większą sumę i jest to dla nas o wiele jakby bardziej do zaakceptowania taka opłata przy wypłacie gotówki, więc to bym wam polecał, po prostu wypłacać większe kwoty. No i praktycznie w sumie to tyle, także pamiętajcie, żeby wziąć ze sobą euro, dolary, na początku na lotnisku wymienić na razie tylko tam ileś, żeby wam wystarczyło na taksówkę i jakieś tam na pierwszy dzień powiedzmy pobytu w Tajlandii, później szukacie sobie w pierwszym dniu już gdzieś jakiegoś kantora, których też jest pełno na ulicy i tam się udajecie, patrzycie sobie, który ma najlepsze kursy, tam sobie wymieniacie już wtedy większą gotówkę, a jak chcecie w bankomacie, to raczej polecałbym trochę większe kwoty, bo po prostu te prowizje zawsze są i lepiej je rozdzielić, rozłożyć na większą kwotę niż tak cykać po 20 zł wypłata i 20 prowizja, więc nie macie na koncie 40 zł. Także to jest to, a też warto posługiwać się na przykład Revolutem, który ma bardzo dobre kursy, bardzo dobre przeliczniki i warto założyć sobie wcześniej Revoluta, bo jest to jedna chyba z korzystniejszych takich platform banków, którymi kart też w ogóle, którymi można płacić tam w Tajlandii, czy wyciągać pieniądze z bankomatów, gdzie nie mamy tak dużych opłat. Jeśli chcielibyście sobie założyć Revoluta, to też macie link w opisie tego filmu, także kliknijcie sobie w bezpośredni link, żeby bezpiecznie przejść na stronę Revoluta. No i tam sobie możecie założyć konto, tam sobie ze swojego konta bankowego możecie przelać pieniądze na Revoluta i tam później sobie obsługiwać w Tajlandii tego Revoluta. Więc takie najważniejsze rzeczy odnośnie tej gotówki bym wam polecał, wybierając się do Tajlandii. Także to wszystko. Mam nadzieję, że ten film był dla ciebie pomocny. To pamiętaj, zostaw łapkę w górę pod tym filmem. Wyślij dobrą energię, pozytywną energię w świat. Zostaw łapkę w górę pod tym filmem. Jeśli jesteś pierwszy raz na kanale, zasubskrybuj ten kanał. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pamiętaj, że jeszcze w sekcji na komentarze możesz zapytać, zadać jakieś pytanie. Chętnie na nie odpowiem. Być może nawet nagram na ten temat, który zadasz pytanie w komentarzu. Nagram jakiś film. Także warto coś tam napisać, zostawić po sobie jakiś ślad. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, hej, cześć!